Cześć, dzień dobry, witam Was moi drodzy widzowie w kolejnym vlogu na kanale Mister Misiek Poleca. Witam Was serdecznie w to niedzielne popołudnie. Tak jak widzieliście moi drodzy, dzisiaj Mistrzostwa Europy się rozpoczęły. Polacy grali jak nigdy, przegrali jak zawsze, trudno, ale ogólnie mecz mi się podobał. Zaciętość i walka naszych kopaczy jak najbardziej na plus. Niby się człowiek łudził, że wygrają, ale gdzieś jednak musi to gdzieś tam ten mały procent przeważać. Wynik 2-1 uważam, że nie najgorszy. Szkoci w pierwszym meczu troszeczkę popłynęli, więc dzisiaj mam dla Was pewną, znowu związaną z klasem, związaną anegdotę, może nie anegdotę, ale bynajmniej porównujemy sobie konstrukcję z bizonem. A mianowicie, moi drodzy, tak jak widzicie, mamy tutaj panewki drewniane. Są to panewki drewniane, nasączone, cholera wie czym, jak wam powiem, nie wiem, zielonego pojęcia. Czym? Panewki drewniane, wytrząsaczy, coś, co według mnie jest po dzień dzisiejszy montowane i według mnie jedno z najlepszych rozwiązań. Tu w środku jest kanał, stąd ta podkładka jest wycięta. Mamy tutaj różne średnice ogólnie tych panewek drewnianych, więc moi drodzy, ktoś mi już tam pisał, że o, zdradziłem Ursusa i Bizona. Moi drodzy, na tym kanale, jeżeli będzie taka możliwość, to będzie poruszane wszystko, co się tylko da. Ale będę chciał Wam po prostu pokazywać pewne rzeczy i żebyście to Wy widzieli, na czym to polega. Rozwiązanie z klasa. Czteroklawiszowy, pięcio, sześcioklawiszowy, zastosowane panewki drewniane. Nie wiem z jakiego drewna. Nie wiem czym one są nasączone. Czy smarem, czy olejem, czy płynnym smarem, czy płynnym olejem gorącym nasączane. Nie znam tej przede wszystkim. Nie znam tej procedury, więc nie powiem Wam jak. Jeżeli ktoś ma naprawdę pojęcie, jak to jest robione, to niech napisze w komentarzu, ale takie komentarze typu wydaje mi się, że to zostawcie dla siebie, nawet nie wypisujcie, moi drodzy, bo to nie ma sensu, bo tutaj będziemy rozmawiali tylko i wyłącznie o konkretach. I tu mamy panewkę, tak jak powiedziałem, z pierścieniem w środku. Aby panewka się nie przesuwała, bo wał ma kołnierz i na tym kołnierzu panewka musi się opierać, żeby się nie przesunęło w prawo ani w lewo. I teraz zobaczcie moi drodzy, przede wszystkim mamy tutaj cztery tulejki. Raz, dwa, trzy, cztery. Do połowy i od połowy mamy raz, dwa, trzy, cztery. Panewki się skręca, na tulejkach się opierają, nie zejdą się bardziej lub mniej i na tych tulejkach też nam nie pozwoli na to, żeby ten materiał się tutaj ścisnął, automatycznie zaciskał się nam na wale wykorbionym wytrząsaczy, bo to się fachowo nazywa. Teraz tak, po co są podkładki? Podkładki są po to, aby w celu prawidłowego montażu, więc wyjmujemy starą panewkę, wkładamy blachy, sprawdzamy, czy nie ma za dużego luzu. Jeżeli luz będzie, to wyjmujemy jedną blachę, później drugą i z czasem te blachy można rozmontować. Widziałem specjalistów, którzy szlifowali takie panewki, bo już tutaj się otwór wybił i żeby jeszcze pochodziło, no to szlifowali te płaszczyzny, które się stykają ze sobą, aby można to jeszcze wykorzystać. Poszła krowa na zakup kombajnu, niech idzie i cielak na jego remont, tak? Takie jest moje zdanie. Tu mamy najbardziej popularne, moi drodzy,
panewki. I teraz tak, są producenci, to jak ten, gdzie śrub nie ma. Są producenci, tacy jak ten, gdzie w komplecie są śruby. Do każdej panewki drewnianej, jak najbardziej, są śruby. Zaraz sobie tutaj wszystko rozłożę, wyjmę. To nie jest reklama, moi drodzy, jeżeli chodzi o tego producenta. Po prostu ja z nim współpracuję. Oczywiście śruby w komplecie. Tu też. Blaszki. I proszę bardzo, moi drodzy. Panewki, jeżeli chodzi o to, mamy różne średnice, różne długości. Przeważnie, jeżeli chodzi o rozstaw otworów, jest taki sam, ale jednak jest różna i różnista długość. O, a tu co mamy? Tu mamy różne średnice, widzicie? 30, chyba 35 i 31, jeżeli się nie mylę. Nie chciałbym tego pomylić, więc odkładam. Tu kołnierze przychodzą z boku. Ta samo tulejki. I powiem wam tak, co mi się podoba, to przede wszystkim sposób. O, proszę bardzo. Proszę bardzo. I proszę bardzo. Blaszka, blaszka. Teraz on będzie luźniej. Gdy troszeczkę się wyrobi, odkręcamy, zrzucamy blaszki, zakładamy i mamy już wyciaśnione, pociaśnione, jak zwał, tak zwał. I powiem wam tak. Ja już to mówiłem w Bizonie, że ten, kto to wymyślił, to mi chyba się bardzo, 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 moi drodzy, nudziło. Ze względu na to, że wymiana łożysk w Bizonie w sezonie, gdy padnie łożysko, to jest katorga. No nie czarujmy się, że jest inaczej, bo gdy padnie środkowe łożysko, musimy pozostałe dwa wytrząsacze rozkręcić łożyska, powyciągać to wszystko, no to jednak jest ta praca taka, a nie inna, którą należy wykonać. Jeżeli chodzi o rozwiązania w klasach, jeżeli chodzi o rozwiązania też w John Deere'ach, nie wiem jak Case New Hollandy, bo tam z tej styczności aż z tak tym nie mam, więc się wypowiadał nie będę w tym temacie. Mogę się wypowiedzieć w temacie właśnie klasa. Jeżeli chodzi o to, to szybka wymiana. Zdarza się, że ta panewka w tym miejscu pęka. Zdarzały się takie przypadki. I zdarzają się i podejrzewam, że zaraz się będą. Po prostu zmęczenie materiału, nie dojrzenie na czas. Być może po prostu gdzieś już ze starości coś takiego się dzieje. I takie awarie no niestety są też wliczone w koszty użytkowania, czy też związane z obsługą takiej maszyny. Ale to, co w Bizonie wymyślili z łożyskami w porównaniu z klasem, z właśnie tymi oto panewkami drewnianymi, to do tej pory, bynajmniej tutaj mam takiego klienta, który ma nowego Avero. To jest, no, bo można powiedzieć, że nowy, bo 4 lata ma chyba. Więc to jest nowy. I te są panewki drewniane. Więc, moi drodzy, coś, co było dobre, jest cały czas powielane, powtarzane i cały czas to jest wykorzystywane. Więc tu mamy już odpowiedź przede wszystkim, że to jest bardzo dobre rozwiązanie. Odkręcamy 4 śruby, wyciągamy 5 minut, 10 minut,
z odkręceniem. Przede wszystkim mamy też nowe śruby. Nowe śruby szybciej montujemy, bo nie musimy się zastanawiać, czy gwinty są niezardzewiałe, że nam się nakręci, czy dokręci, czy już powiedzmy ta śruba, kwadrat o śruby zamkowej jest obrobiony, czy nie. Mamy nową śrubę, wkładamy, zakręcamy i lecimy dalej. To przede wszystkim jest ten najważniejszy plus, jeżeli chodzi właśnie o panewki drewniane. Kolejna rzecz to jest wiele zapytań, czy czymś to smarować. Czy te panewki trzeba jakoś moczyć, czy trzeba je jakoś tawotem nasmarować, rozkręcić, nasmarować. Powiem Wam tak. Tawot uważam, że jest dobry pod warunkiem, że wiecie, jaki smar dobrać. Nie jakiś tam ogólnodostępny, tylko typowy. Są smary do łoży stocznych, są smary do ciężko obciążonych mechanizmów, do łożysk oporowych, są do tulei, są do sworzni. Więc tutaj podejrzewam, że na te panewki drewniane też trzeba dopasować smar taki, aby był dobry, a nie pierwszy, lepszy, ogólnodostępny, co smaruje się wszystko. Bo wiem, że są i tak jest. Przychodzą klienci, powiem Wam szczerze, że przed żniwami i przychodzą, kupują puszkę kilogramowego smaru i mówią, starczy. Powiem, kto smaruje, ten jedzie i tu możemy sobie podyskutować w tym temacie, ale tak jest. Kupują kilogram smaru EUT4S3 i smarują tam wszystko. Sworznie, niesworznie, przeguby, łożyska, silnie obciążone mechanizmy, nawet i łożyska, gdzie jest wysoka temperatura, na przykład łożyska na mocarni, łożyska na odrzutniku. Jak najbardziej EUT4S3. Nie jakiś tam Bentern, czy powiedzmy inne smary wysokotemperaturowe, które mają inną konsystencję i są przede wszystkim przeznaczone do 200 stopni. Wiadomo, że takiej temperatury w kombajnie nie będzie, no ale one mają tą powyższoną wytrzymałość na temperaturę. Automatycznie mniej spływają, czy wolniej spływają, tak? Jednak coś tam smarują. I tak samo jest tutaj. Można to przesmarować. Tylko z drugiej strony ja się zastanawiam, czy taki smar, który tutaj jest w tych panewkach drewnianych, on podczas pracy i uderzeń, jego po prostu nie wyciśnie na zewnątrz. Więc to jest robota na godzinę, dwie, może trzy, może jeden dzień. Więc tutaj trzeba sobie odpowiedzieć. Kolejna rzecz, czy jakiś wyjąć je i nasączyć je jakimś olejem, czy powiedzmy smarze płynnym. Tego Wam nie powiem, bo nie wiem, ale jeżeli ktoś ma styczność i w komentarzu by napisał, to będę wdzięczny, ponieważ uważam, że ja wymieniam się z Wami pewnymi informacjami i Wy możecie też wymienić się ze mną, ale też z innymi widzami. Takie informacje czasami są ważne. Jeżeli ktoś potrzebuje kontaktu do mnie, moi drodzy, bo wiele jest informacji, powiedzmy, czy pod filmami, czy na tym, proszę o numer telefonu. W każdym opisie filmu jest kontakt do mnie, więc przepraszam, ale nie będę odpisywał na takie wiadomości, ponieważ ktoś nie szanuje mojego czasu, nie doczyta, a wystarczy poświęcić dokładnie 10 sekund, żeby ten kontakt znaleźć. Moi drodzy, nie przedłużam, lecę, bo za chwilę kolejny meczyk. Trzymta się, do następnego. Hej, cześć.